Anna dymna od losu dostała kolejny do wiary, co się stało. Anna dymna dała się poznać szerszej publiczności jako jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda zagrała w filmie Znachor, gdzie wcielila się w postać Marii Wilczrówny. A tak zamiano siku, tam można ją było podziwiać, jak gra hrabiankę Klarysę. Aktorka od ponad 20 lat prowadzi fundację Mimo Wszystko. To przedsięwzięcie ma na celu wspomóc osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zawsze na wiosnę Anna Dymna oraz podopieczni jej fundacji Mimo Wszystko organizowali w Krakowie piękne wydarzenie. Festiwal Zaczarowanej Piosenki w tym roku się niestety nie odbędzie. Aktorka bardzo mocno to przeżywa. Sytuacja ekonomiczna i geopolityczna zmusiła nas do zawieszenia projektu. Cały czas prowadzimy zbiórkę na ten cel. Mamy nadzieję, że do czasu kolejnej edycji zgromadzimy wystarczające środki finansowe. Konieczne do organizacji tak dużego przedsięwzięcia, powiedziała Ewa Dziadek z Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko dziennikarzom Dobrego Tygodnia. Aktorka martwi się obecna sytuacja. Najpierw nie mogła zorganizować wydarzenia przez szalejącego koronawirusa. Później jej fundacja nie zgromadziła odpowiedniej ilości środków. Chociaż wydarzenie finansowane jest częściowo z datków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To i tak fundacja Anny Dymnej część z pieniędzy musi zdobyć sama. Wierzę, że zrozumiecie tę decyzję, ale no. Nie znaczy to, i niech nikomu nie przyjdzie do głowy, że festiwal przestaje istnieć, mówiła w wywiadzie Anna Dymna. Na szczęście Anna Dymna może liczyć na wsparcie wiernego meza. Krzysztof Orzechowski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak jego ukochana chciała zorganizować festiwal Zaczarowanej Piosenki. Jej plany legły w gruzach. Dlatego mężczyzna musi okazać jej teraz jeszcze więcej zainteresowania i wsparcia. Małżeństwo już nieraz udowodnilo, że może na siebie liczyć w trudnych sytuacjach. Maz Dymnej parę miesięcy temu rozchorował się na COVID-19 i wtedy pomimo wielu zobowiązań czuwała nad nim ukochana żona.